Radiosud.pl. Największy portal informacyjny regionu. Poseł Parlamentu Europejskiego Angelika Możdżanowska poinformowała, że premier Mateusz Morawiecki podjął decyzję o przyznaniu dofinansowania na zakup ambulansu sanitarnego dla specjalistycznego zespołu ratownictwa medycznego w Kępnie. Uzyskane dofinansowanie w kwocie 400 tysięcy złotych w pełni pokryje koszty zakupu specjalistycznej karetki ratownictwa medycznego. Nasze karetki są bardzo wyeksploatowane. Od jakiegoś czasu już monitorowaliśmy wszędzie, gdzie możliwe, o uzyskanie środków na jej zakup. Udało się i nasz wniosek został zaakceptowany i dostaliśmy właśnie informację o dofinansowaniu zakupu tej karetki. Na dniach rusza postępowanie przetargowe. Nowa karetka będzie w grudniu. Zarządzenie premiera o przyznaniu środków dla kępińskiego szpitala na ten cel weszło już w życie. Radio Sud. Radio Sud. Twoje radio. Twoja muzyka. Twoja muzyka.